Znajdź miarę konta CAD. Na początku najlepiej byłoby, gdybyśmy znaleźli sobie ten kąt CAD. Tutaj mamy C, tutaj mamy A, tutaj mamy D, więc nasz kąt znajduje się tutaj i ja miarę tego kąta oznaczę sobie jako X. Skoro już wiemy, co chcemy znaleźć i gdzie to się znajduje, to e, warto zawsze podejść do zadania w taki sposób, co możemy sobie odczytać z tego, co tutaj mamy. No widzimy, że mamy dane trzy kąty. 50 stopni, 45 stopni i 37 stopni. E, to jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, żebyśmy e, musimy zauważyć, że te wszystkie kąty, e, kąt BAC, CAD, DAE oraz EAF, e, razem tworzą kąt e, półpełny, który ma miarę 180 stopni. Popatrzmy, te wszystkie kąty razem po sumowaniu, po połączeniu, jak... Zwał, tak zwał, możemy to sobie w ten sposób wyobrazić, że robimy z tych wszystkich kątów taki jeden kąt, no to widzimy, że otrzymamy taki kąt, który jest półpełny. I to jest kluczowa informacja w tym zadaniu, że te kąty sumują się do 180 stopni, bo wiemy, że kąt półpełny ma miarę 180 stopni. I z tego właśnie skorzystamy. Czyli miara kąta CAD, czyli X, dodać. I zaznaczymy sobie tutaj 50 stopni o tym kolorem. Dodać miara tego kąta, czyli 50 stopni. Dodać miara tego kąta, czyli 45 stopni. 45 stopni. Dodać miara tego kąta 37 stopni. Wiemy, że te wszystkie kąty będą sumowały się do 180 stopni. Tutaj mamy 180 stopni. I teraz przeprowadzimy sobie obliczenia i będzie to koniec zadania. 50 plus 45 to jest 95 plus 30 to jest 125 plus 7 to jest 132, więc możemy te trzy kąty zastąpić. Taką miarą, 132 stopnie. I jeśli odejmiemy, odejmiemy od lewej strony 132 stopnie i od prawej strony 132 stopnie, to tutaj po lewej stronie zostanie nam sam x, a tutaj po prawej stronie będziemy mieli, no, 48 stopni. I korzystając właśnie z tego, że te kąty tworzą nam kąt półpełny, czyli sumują się do 180 stopni, yy, znaleźliśmy miarę kąta CAD, czyli miara kąta CAD wynosi tutaj 48 stopni.